tutaj ten lasek tutaj nasz. Tu ten nasz lasek, którym prowadzona jest, jeżeli pan jest leśnikiem, to jest właśnie prowadzona gospodarka leśna. Proszę pana, w 46. Tak, nie chcę się cofać tak bardzo, bo bym was zmusił. Ale wrócę jeszcze inaczej. Ma być rewitalizowana Góra Cyranowska. Wiecie, na czym zaplanowano zrewitalizację? Na tym, żeby wyciąć 670 najcenniejszych drzew. To samo się dzieje w lasach, proszę pana. Puszczy Sandomierskiej już nie ma. Są młodniki. Są młodniki i przy drodze zostawiliście drogę. Tak. Niech pan nie mówi, ja jeżdżę po Europie, proszę panie pana. To, że pytanie. Niech pan się ruszy na Słowację, tylko to pan zobaczy, jak wyglądają Dębiny słowackie, a jak nasze. U nas to, niech pan zobaczy zresztą, co się dzieje z drzewem. Co nie chodzę do lasu? Nie polubię. O właśnie. Do polowania to ja mam swój stosunek. Ja jestem lekarzem weterynarii. No i proszę pana, uważam, że lekarz weterynarii polujący to jest tak jak ksiądz satanista, wie pan? Ale przepraszam bardzo, panowie. Nie przeszkadzajcie sobie nawzajem, dlatego że cierpimy wszyscy. No. Wracam do tego, co się działo z lewicą, do której przecież od samego początku należałem. Co się działo? 40% w społeczeństwie popularności. I co zrobiono z tego? Co z tego zrobiono? Od razu zaczęły się tak, wymiany dyrektorów, wymiany, to moglibyśmy tu zobaczyć u nas, wymiany wiceministrów, wymiany ministrów, napkało się różnych szarabarskich, w rezultacie społeczeństwo się opamiętało i ile zostało, mało co, abyście nie weszli do Sejmu w ogóle. Tak było, niestety. I to leży na nas, na lewicy cały czas. Ja, poza tym, ja miałem kolegów lewicowców, którzy dzisiaj są, na prawo od nich jest ściana i to kościelna, a byli wielkimi lewicowcami. Stosunek lewicy obecnie, lewica obecnie jest przybudówką PO. Tam. Powiedzmy sobie jasno, głosowanie za prawami dla homoseksualistów. Nie mam nic przeciwko homoseksualistom, ale w domu. Tak, ale w domu, a nie na chodzących. Nie na chodzących szkoły, nie chodzących z wrzaskiem po ulicach, i usiłujących narzucić społeczeństwu swój punkt widzenia na to, co ma robić mężczyzna z kobietą, czy mężczyzna z mężczyzną. Ale mówię, że nie mam nic przeciwko temu. Ale prawa? Proszę państwa, środowisko homoseksualne jest środowiskiem kryminogennym. Zdecydowanie. No tak, niestety, statystyki tak mówią. Chwileczkę, ja to chcę udowodnić. Ale jest pytanie, czy wie panie doktorze? Pytanie jest takie, czy dalej będziemy głosować, za ustawami? Bo ja przeciw homoseksualistom nic nie mam. Natomiast mam przeciw prawo ustawom, które dają możliwość tworzenia quasi rodzin homoseksualnych, które
mają adoptować dzieci. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan. Proszę bardzo. Słuchajcie państwo, bardzo proszę, krótko, zwięźle, bo chciałbym, żeby pani wszystko wysłuchała i mogła odpowiedzieć, a później będziemy jeszcze, że tak powiem, doprecyzowywać. Proszę bardzo. Panie profesorze, mam pytanie następujące. Jak jest pani prognoza na dalszy rozwój Unii Europejskiej? Czy będziemy zmierzać w stronę państwa federacyjnego, czy też te rozwiązania będą zbliżone do obecnie obowiązujących, pomijając pakt fiskalny, jakąś większą koordynację państw członkowskich. Osobiście moim zdaniem Unia ma szansę tylko wtedy, jeżeli będzie państwem federacyjnym. Natomiast tutaj do pana posła Kamińskiego mam pytanie następujące. Dlaczego posłowie z dowolnych frakcji, z Podkarpacia, nie reagują na to, że Podkarpacie jest zupełnie pomijane. Zupełnie pomijane, jeżeli chodzi o plan rozwoju. No proszę zauważyć, że dla Podkarpacia elementem koniecznym do życia i do rozwoju jest dokończenie autostrady A4. Poza tym ja jestem osobiście przerażony tym, co państwo wyprawiacie w parlamencie Polski. Dlatego optuję za tym, żeby Unia była państwem federacyjnym, gdzie polski parlament będzie jakimś kółkiem dyskusyjnym, bo nie jest zdolny do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Dziękuję bardzo. Proszę, młody człowiek. Przepraszam. Takie krótkie pytanie. Pani poseł, powiedziała pani wiele o dyskryminacji kobiet, że nie są zatrudniane. I tylko takie krótkie pytanie. Z kim pani dzisiaj przyjechała? Z mężczyzną czy z kobietą? Sam. Ja widziałem, że to wpływa. Proszę bardzo. Pani poseł i pani pośle, ja tylko chciałem w swojej profesji zapytać, czy na szczeblu Unii Europejskiej mówi się coś realnie. Ja czytam, wiem co się mówi, ale mówi się bardzo mało i nawet są głosy, żeby wyłączyć z NATO Stany Zjednoczone, żeby stworzyć Armię Europejską. Czy coś pani na ten temat wie? A do posła mam takie pytanie. Kiedy wprowadzimy zasadniczą służbę wojskową z powrotem? Kiedy u nas armia będzie armią? Bo w tej chwili to jest namiastka, generałowie się prężą, nastawiają ramiona, dostają gwiazdki, ja bym to wszystko popędził. I młodzi ludzie, najlepsza szkoła pod słońcem to jest służba wojskowa. Młodzi ludzie powinni służyć wojsku, a nie organizować sobie jakieś tam grupy takie czy inne. Bo od razu po półtora roku służby, ja nie mówię o dwóch, od razu by zmądrzeli. Dziękuję. Ja sobie pozwolę taki krótki komentarz, bo tutaj rozmawiamy o takich rzeczach i jak słucham akurat państwa, to mi się taki tekst Kisielskiego przypomina, że w socjalizmie zwalczamy akurat bohatersko problemy niemożliwe akurat powstania w każdym innym normalnym ustroju. O czym mówię o związkach partnerskich i o akurat równouprawnieniu kobiet czy parytetach, no to ja akurat większy wzdór, akurat większej szkody dla kobiet akurat nie mogę zaakceptować, bo nie chcę pani wyobrazić taką sytuację, że w firmach prywatnych może być 50% kobiet, 50% mężczyzn, tak? Z powodu parytetu. To ta kobieta, jak ja bym szedł do tej firmy, to będę tak, no miał będę kobiety, bo pewnie to jest parytetu, tak? Bo one nie pójdą mnie, bo tak samo jak pani patrzy do tego tutaj na salę. Kobiet to jest no, relatywnie mało, bo może ich to nie interesuje. Nie, bośmy nie wpuścili. Więc akurat nie jest kwestia tego, że akurat kobiety są dyskryminowane. Ja jestem okazany, że kobiety mają jakieś źródła prawa i kobiety nie robią problemu, że akurat kobiety płacą jakieś kwoty finansowe. Ma takie samo prawo jak mężczyzna, żeby założyć firmę. Nigdzie nie ma prawa w tym przeszkadzać. Więc kobiety akurat powinny być bardziej chronione jeszcze przez prawo, ponieważ one akurat rodzą dzieci. I z tego tytułu też akurat no, kobieta nie powinna czuć się opuszczona akurat, albo jakoś, żeby na przykład facet nie pozwalał sobie na płacenie alimentów. No takiego akurat faceta to trzeba albo przymusić siłą i tyle, no końca, albo związki partnerskie. No też bzdura, no bo
regulujmy w ogóle akurat związki partnerskie. Dlaczego akurat zacznę definiować podatek od spadków i darowizn? I prywatne firmy będą wyrażać akurat akty ślubu. I mogą wyrażać i homoseksualistą, i heteroseksualistą. Jaki problem? Nie trzeba do tego prawa, wystarczy, że tylko państwo się nie mieszało. Bo jak się państwo miesza, to ja na pewno mam takie zasady, jak polityk jest troskliwy, to ja od razu uciekam. Dziękuję. Tak, na kobiety, za młodzież, żeby na szanowni państwo. Pani poseł, mam pytanie dotyczące zatrudniania kobiet lub sprawowania funkcji kierowniczej. Stawiam Rumielca tylko. Zadam pytanie, czy ktokolwiek w Parlamencie Europejskim ma rozeznanie, jaka jest specyfika zatrudnienia kobiet w Polsce? A dlaczego tak? W urzędach pracy, czyli na bezrobociu, większość to stanowią mężczyźni. Idziemy do urzędu skarbowego. W każdym pokoju, na każdym stanowisku i to kierowniczy kobiety. W ZUS-ie kobiety. W sądach mniej więcej kobiety. Mówię, gdzie są mężczyźni? Gdzie oni są dyskryminowane kobiety? Jak tak w Europie się mówi o dyskryminacji? Wyginęli. Narzuca na oglądałem ostatnio w TVP, bo nie wiem, kto tam takie badania zrobił w Polsce, że niby u nas jest mały odsetek zatrudniania kobiet. Z rzeczywistością to wygląda chyba mało przekonujące, skoro na każdym kroku dyskryminowani są mężczyźni, a nie kobiety. Brawo! Szanowni państwo, została zadana. Ja myślę, że pani profesor się i pan poseł za tego ustoszenia. A z drugiej strony widzę, że tyle jest tematów ciekawych, że czuję się przez państwa tutaj zobowiązany, żeby cyklicznie co jakiś czas robić, że tak powiem, robić. Brzydko to brzmi, ale organizować spotkania podobne i zapraszać ciekawych ludzi, dlatego żeby podnosić stan świadomości generalnie i mojej, i nas wszystkich. Dlatego, że jest wiele rzeczy, których po prostu nie wiemy, albo chcemy uszczegółowić. Ale popiołka też. No, oczywiście. Nie chcę tej skontrolacji. A czego? Oczywiście, że mam proszę bardzo. No dobra, dobra. Od razu się cieszę, że tak dużo pytań zostało zadanych, a nie wykluczone, że za chwilę będzie jeszcze więcej. Ile Polska wnosi do Unii Europejskiej? No to jest istotne, że my nie jesteśmy płatnikiem netto. Tak jak mówiłam, w tej poprzedniej perspektywie budżetowej za każdy 1 zł wpłacony do Unii dostawaliśmy 7 zł. I najprawdopodobniej, no w tej chwili nie ma ostatecznie uchwalonego budżetu, ta proporcja zostanie utrzymana. Jeżeli chodzi o to pytanie, no gdzie my byliśmy wtedy, kiedy rozwalano polski przemysł? No na pewno nie w rządzie, dlatego że tego prywatyzacja była dokonywana głównie przez Balcerowicza, przez ministra, obecnie komisarza Lewandowskiego. Ja nigdy nie byłam wielbicielką ani koncepcji Balcerowicza. Uważałam, że jego koncepcja przekształceń, transformacji ustrojowej jest błędna, że on likwidował na przykład PGR-y, likwidował wszystkie, również te dobre, z powodów ideologicznych. Likwidował firmy, które świetnie sobie radziły, takie jak Baltona, Pebex. W pierwszej kolejności prywatyzowano najlepsze spółki, a więc sprywatyzowano Bedla, Kable, pamiętam, to były te pierwsze. Za symboliczną złotówkę sprzedawano firmy, które znakomicie prosperowały. Problem wcale nie polegał na tym, że była prywatyzacja, tylko na tym, że była złodziejska prywatyzacja. Ja pamiętam, że sprzedawano taką firmę, która produkowała pończochy, rajstopy łódzką, to ją sprzedano, a ona przynosiła ciągle zyski i ją sprzedano za kwotę, która znajdowała się w pogotowiu kasowym.
rozłożono płatność na 5 lat i przez 2 lata zwolniono z płacenia podatku. No ale tego nie zrobił rząd SLD. To taka była koncepcja właśnie prywatyzacyjna, że żeby był prywatyzacyjny sukces, to sprzedawano za bardzo małe pieniądze firmy, które świetnie prosperowały i które mogły zostać w dalszym ciągu państwowe. Natomiast trzeba było sprywatyzować te, które przynosiły straty, sprzedać je za symboliczną złotówkę, no i wtedy ten nowy właściciel niechby się martwił, co zrobić, żeby ta firma zaczęła przynosić zyski. Także akurat, no ale minister Lewandowski, który właśnie taką prywatyzację, przecież był ministrem do spraw prywatyzacji, prowadził, został bardzo wysoko przez Polaków oceniony, wybierany do Sejmu, wybierany do Europarlamentu, został naszym komisarzem unijnym. Także mnie się akurat ta forma prywatyzacji nigdy nie podobała, ponieważ uważałam, że prywatyzowano nie to, co należało. Dalej nie podobało mi się to, co robił Balcerowicz, ponieważ on robił dokładnie to, co robiono za PRL-u, to znaczy, że z powodów ideologicznych dokonywano prywatyzacji, a nie z powodów ekonomicznych. To nie przesłanki ekonomiczne decydowały, tylko przesłanki polityczne. Jeżeli chodzi o to, czy my sprzedajemy ziemię, no oczywiście, że sprzedajemy ziemię, ale ja wcale nie słyszałam, żeby obywatele innych krajów tak bardzo chcieli naszą ziemię kupować. Jeżeli chodzi o właśnie sprzedawanie ziemi, to myślę, że tutaj opowiem historię, bo akurat w programie telewizyjnym oglądam.